Cześć, tutaj Kraina Klocków, a dzisiaj mam za was zapowiadaną drugą część unboxingu zestawu startowego LEGO Dimensions. No i jak już mówiłem w poprzedniej części, dzisiaj zrobimy sobie speed build, teraz omówimy klockową konstrukcję. Zapraszam do oglądania. Tak to wszystko wygląda po zbudowaniu. Mamy tutaj Batmobil, trzy minifigurki oraz ten oto portal. Zacznijmy może od niego. On jest tutaj osadzony na tym toypadzie. Możemy go tutaj łatwo odczepić, bo trzyma się on tylko na tych kilku studach. No
i tak on wygląda. Całkiem fajnie jest tutaj zbudowany. Tutaj przezroczyste niebieskie ostrza fajnie wyglądają. Tutaj mamy jakieś ekrany. Tutaj jakieś dwa uchwyty na coś. No i to tutaj tarcze z tyłu. One naprawdę fajnie wyglądają. Można by ich gdzieś użyć. One chyba będą też ważnym elementem fabuły. Ale można je fajnie gdzieś wykorzystać. Naprawdę te nadruki są ciekawe. No tak więc całkiem fajna konstrukcja. No ale nie ma tutaj za bardzo co o niej mówić. No bądźmy szczerzy, tutaj klocki są raczej dodatkiem do samej gry. Teraz zajmijmy się tym Batmobilem. Jego też będziemy mogli potem użyć w grze. On jest na takiej oto podstawce. No i kiedy ją zdejmiemy, to może nam jeździć. No sympatyczna mała konstrukcja. Całkiem fajnie wykonany. Ciekawie też zostały tutaj użyte batarangi. Możemy sobie go też porównać z Batmobilem w skali minifigurki, bo akurat mam jeden z zestawu pościg za człowiekiem zagadką. Batmobil możemy też przebudować w dwa alternatywne modele. Pierwszym z nich jest ten oto Bat Blaster. On znacznie mniej mi się podoba niż ten pierwszy. Wygląda raczej jak jakaś dziwna lokomotywa. No i udało się tutaj też użyć wszystkich elementów, które były przy tamtym Batmobilu. Ostatni z modeli alternatywnych, czyli Sonic Batray, czyli soniczny Bat Promień. On mi się ze wszystkich podoba najmniej, ale znowu zostały tutaj wykorzystane wszystkie elementy. I w ogóle to zapomniałem wam powiedzieć, ale instrukcji do budowania Batmobilu oraz tych wszystkich jego przebudowań nie było w zestawie. Znalazłem je sobie w internecie, ale to chyba dlatego, że będziemy je uzyskiwać dopiero podczas grania w grę. Ale już je sobie teraz zbudowałem, żeby wam pokazać. No teraz przejdźmy do minifigurek. Każda z nich ma taką podstawkę, dzięki której będziemy mogli ich użyć w grze. W ogóle te podstawki też są bardzo fajnie zadedukowane. Tutaj mamy Batmana. Patrzcie, fajnie to wygląda. No skoro już jesteśmy przy Batmanie, to co do jego minifigurki. Fajne są tutaj nadruki na torsie. Jest to oczywiście nietoperz. Jest również naddrukowany pas. No nóżki niestety bez nadruku. Za to z tyłu jest nadruk. Mamy oczywiście pelerynkę. Są i dwa batarangi. No i mamy dwa wyrazy twarzy. Kolejną minifigurką jest Gandalf. Tutaj również bardzo fajnie zadrukowana ta podstawka. Mamy tutaj oczywiście kapelusz, długą brodę. I mamy również nadruk na torsie. Z tyłu również tutaj coś mamy. No i podobnie jak w przypadku Batmana, nogi bez nadruku. Mamy oczywiście też pelerynkę. No i ostatnia minifigurka, czyli Lucy, bądź też Żyleta. Tutaj chyba najfajniejsza ta podstawka. Ona jest wyposażona w ten wykrywacz reliktów, który też miała w filmie. Tak wygląda minifigurka. Oczywiście są te jej charakterystyczne włosy z dwoma pasemkami kolorowymi. Są dwa wyrazy twarzy. A tutaj również taki element kaptura. No i są te nadruki graffiti na torsie. Tak samo tutaj na ręce i z tyłu. Na nogach też trochę mamy nadruku. Porównajmy ją sobie jeszcze z drugiej części filmu.
No ta z jedynki ma tutaj kaptur, a z dwójki nie ma. No i mają też inne wyrazy twarzy. No i poza tym, to jeśli chodzi o samą minifigurkę, to chyba tutaj niczym się nie różni. Na drugi w zasadzie takie same. No, tak więc Lucy jakichś wielkich zmian nie przeszła. No, tak więc całkiem fajnie to wszystko wygląda. Ale jak już mówiłem, klocki tutaj nie są najważniejsze. Ważniejsze jest raczej to, że możemy ich użyć w grze. No, tak więc my to na pewno zrobimy na kanale z grami. Za jakiś czas pewnie zagramy sobie w LEGO Dimensions. Ale to dopiero za jakiś czas. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!